Cześć, witajcie. Cześć, znowu nam się udało, tydzień po tygodniu, znowu premier dużo, coś ostatnio w ogóle wysyp jest straszliwy tych smartfonów. Tak, większość nie u nas na szczęście. Tak, jak to się mówią, drgło coś. No faktycznie, ale tak naprawdę, no to powiedzmy, że stały garnitur producentów, chociaż w tym tygodniu mieliśmy pewne urozmaicenie, bo na przykład pojawił się w sumie rzadko widywany ostatnio Huawei z równie rzadko widywanym telefonem o konstrukcji składanej. Tak, niestety najczęstsza ostatnio rzecz dotycząca Huawei dotyczy i tego składaka. Składak nazywa się Mate XS2, natomiast dotyczy go niestety rzecz przykra, nie obsługuje sieci 5G podobnie. Mimo tego, że ma Snapdragona 888, tak, no, To nie jest wina telefonu akurat, bo tak. Pewnie oni by bardzo chcieli, żeby obsługiwał 5G i miał dostęp do Google, bo wtedy byłaby szansa, że ktoś to kupi na Zachodzie. A tak to pozostanie w Chinach. Tak, on zostanie w Chinach, jest na Harmony OS zamiast tego Androida, takiego, co to na Europę jednak Huawei daje. Chociaż właściwie ta nakładka na Europę też przypomina Harmony do złudzenia po prostu. Ciekawe jest to, że wyszedł w dwóch edycjach. Znaczy, gdyby te edycje się jakoś różniły bardzo mocno, to bym się nie dziwił. Ale tutaj ciekawe jest to, że te edycje się bardzo nie różnią. No różnią nie. Się w zasadzie baterią, bo edycja podstawowa ma 4600, a ta edycja rozszerzona 4880. No i różnią się pamięcią, bo ta edycja kolekcjonerska ma 12 giga RAM-u, a edycja podstawowa ma 8 giga RAM-u. Ale właśnie, kolekcjonerska ma 512, a podstawowa ma 120, nie, 256, nie, chyba, nie, 128. Nie, no są dwie wersje tej podstawowej. Podstawka jest w dwóch wersjach, bo mam ceny. Natomiast 128, 256. Dziwne jest to, że wersja, która się nazywa Collector's Edition, różni się tym, co Jacek powiedział, natomiast z wyglądu, no jak dla mnie jeden kij, fakt, że może jak się popatrzy na żywo na te telefony, to się wyłapie jakiś tam niuansik, ale... Ale no tak nie, natomiast no kurczę, sam telefon jak dla mnie, no nie chcę używać brzydkich słów, ale trochę jest bez sensu. Bez sensu jest dlatego, że ekran jest na zewnątrz. Z jednej strony fajnie, bo mamy jeden ekran. Nie trzeba mieć dwóch ekranów w składanym telefonie, bo on jest składany tak jak foldy Samsunga, czyli w formie książeczki. No niemniej ten ekran, nie wiem, chyba że Huawei zrobi jakieś cuda, że ten ekran będzie naprawdę w jakiś niesamowity sposób wytrzymał. Ale boję się, że nie. Chociaż przypomnijmy może, że te ekrany elastyczne to są ekrany bardzo podatne na uszkodzenia mechaniczne. To jest tak, że ze względu na to, że to jest elastyczne, to jest w zasadzie rodzaj folii, to po prostu nie można tego chronić szkłem. Jak nie można tego chronić szkłem, to niestety każda twarda rzecz, jaką mamy w kieszeni, a smartfon bez pokrowca, niestety może zrobić krzywdę smartfonom. Z jednej strony spoko, bo to raczej się nie powinno potłuc, ale właśnie tak jak Jacek mówi, no ukujemy to kluczem w kieszeni, bo zapomnimy przez przypadek. Wydaje mi się, że noszenie tego telefonu w torebce to już jest w ogóle wykluczone. Chociaż tak jak zacząłem mówić, wydaje mi się, że coś tam Huawei jednak w miarę twardego zastosował, bo jest wsparcie dla rysika. Chociaż z drugiej strony, no... Da się zrobić też rysik, który nie będzie uszkadzał ekranu, bo ma końcówkę, że tak powiem, amortyzowaną. No nie wiem, dla mnie to jest, no ja bym takiego telefonu nie kupił, bałbym się, że bardzo szybko się ten ekran jednak uszkodzi. Chociaż Huawei w sklepie reklamując tego smartfona jednocześnie podaje do niego pokrowce, także myślę, że oni sobie sami zdają sprawę z tego, że to musi być smartfon chroniony rzeczywiście pokrowcem. Ciekawe jest to, że jak spojrzycie na design, to różni się od designu Samsungowego, choćby tym, że jest właśnie jeden wyświetlacz. No jeden wyświetlacz po złożeniu tworzy dwa wyświetlacze po dwóch stronach. I one są nierównej szerokości. Tak, nierównej szerokości, dlatego że tam jest znany z pierwszego XS-a taki margines, na którym są aparaty fotograficzne. Mnie się akurat sam design podoba, gdyby właśnie nie to, że to jest elastyczny wyświetlacz podatny na uszkodzenia. Gdyby nie to, byłby bardzo fajny. Poza tym są jeszcze plecki, które są w zasadzie gołe, no i jest duża połać, komuś się może ewentualnie duża goła połać nie podobać. No tak, no ale też warto powiedzieć, że po rozłożeniu ten telefon, nie licząc tej fałdy, tej zawinięcia z aparatem, to jest dosyć płaski, tam niewiele ponad 5 mm ma każda z połówek, powiedzmy w tym cieńszym miejscu, no bo
jest jeszcze ten garbik z aparatem. A i aparat też w sumie jest niebiedny, bo tam jest 50 w roli głównego aparatu, 13 szerokokątna i 8 z teleobiektywem o trzykrotnym przybliżeniu. A po drugiej stronie, czyli w wyświetlaczu, jest 10 w dziurce, czyli można powiedzieć, że tak trochę porównywalny, że tak powiem, pakiet aparatów z Foldem od Samsunga. Tak znaczy, ja nie rozumiem tej 10 w dziurce. Po co ona jest w ogóle? Skoro margines daje możliwość prowadzenia rozmów wideo i robienia selfie, to po co dziurawić wyświetlacz? Po co? To ja ci powiem po co. Chodzi po to samo, po co na przykład Fold ma ten cudaczny aparat pod ekranem, który jest raczej marny, bo 4-megowy. Po to, żebyś mógł prowadzić wideorozmowy na dużym ekranie. Po rozłożeniu telefonu. Na dużym ekranie, bo na małym nie da rady. Na małym mniej wygodnie da radę, tylko mniej wygodnie, no po co się umartwiać. Tak, to wygodnie jest mieć dziurę w ekranie, Adaś, no kurczę, no. No to jest coś niesamowitego. Mogli dać podekranowy, jak sam. Nie rozumiem. Byśmy narzekali, że ma słabą jakość zdjęć, nie? Po prostu tego nie mogli dać, znaczy mogli w ogóle nie dawać. To byśmy narzekali. Zmusić ludzi do prowadzenia rzeczywiście rozmów telefonicznych na małym ekranie i no byłoby to na plus dla wyświetlacza według mnie, ale jest tylu ludzi tyle zdań. Bądźmy szczerzy, że nie wypróbują to nieliczni, bo ceny, przyznam szczerze, biorąc pod uwagę, że telefon nie obsługuje, zasłużenie czy niezasłużenie, no nie obsługuje 5G niestety, nie ma Google'a, a ceny są moim zdaniem troszeczkę przegięte. Podaje ceny z juanów, przeliczane z żywcem z juanów, więc do tego jeszcze przynajmniej nasz VAT byście musieli dowalić. Słuchajcie, są trzy wersje, tak jak Jacek już zasygnalizował, 8256 już kosztuje 6800, przeliczając z juanów. 8512, czyli ta z mniejszą baterią, ale już w miarę wypasioną pamięcią, 7700 z groszami, prawie 7800, prawie że. I wersja 12 plus 512, czyli ta Collector's Edition, ta najatrakcyjniejsza, z największą pamięcią i z większą baterią, to już, moi drodzy, jest 8800. Czyli jak dowalimy VAT do tego, to już koło dychy nam wychodzi. Marne szanse, by ten telefon miał, nawet gdyby miał 5G, wydaje mi się. Ja może kilka szczegółów technicznych jeszcze wam dorzucę. Ekran w stanie rozłożenia ma 7,8 cala. I rozdzielczość 2480x2200, on jest szerszy, jak wiecie. Po złożeniu to jest mniej więcej wyświetlaczek, OLEDowy jest oczywiście, bo samo się przez się rozumie. 6,5 cala ma po złożeniu pi razy oko ten przedni wariant wyświetlacza i rozdzielczość wtedy 1176x2480. Pracuje w 120 Hz. Jak wspomniałem, tam jest Snapdragon 888, Adam wam jeszcze raz powtórzył, tym razem prawidłowo, bo ja mówiłem nieprawidłowo, wersję pamięci, także jeszcze raz, ta wersja full wypas to jest 12 giga plus 512, a podstawka ma 256 i 512 i 8 giga RAM. Obsługują obie wersje w karty pamięci, niestety w formacie Huawei'a, czyli nanomemory kart. Tak poza tym, właściwie no co, jeszcze o ładowaniu można by było wspomnieć, 66 watów ładowania, bo o tym również jeszcze nie mówiliśmy. Mhm. Baterie różne, tak jak wam wspomniałem, nieduża jest ta różnica, ale jednak jest pomiędzy 4600 a 4880. Tyle. Dobra, lecimy. Właściwie, no mówię, design fajny, gdyby nie to, że to są wyświetlacze podatne na uszkodzenia, mnie by się mało. Ale tak patrzeć, niestety. Patrzeć, ale nie używać. Kupić, postawić, oglądać. Tak się trochę obawiam. Jak już jesteśmy przy Huawei, to jeszcze warto wspomnieć o jednym modelu egzotycznym. On na pewno nie trafi poza Chiny, bo, moi drodzy, tak naprawdę sprzedaje go chińska poczta. Jakiś czas temu powstała marka Hainowa. Jej właścicielem jest chińska poczta, której nie obejmują amerykańskie sankcje, no bo co im chińska poczta zawiniła, nie? No i ta chińska poczta, moi drodzy, sprzedaje tak naprawdę smartfony projektowane, a podejrzewam, że produkowane również przez Huawei względnie jakiejś wydzielonej fabryce, która przeszła na własność chińskiej poczty. Nie wnikajmy, chodziło o to, żeby móc robić telefony poza amerykańskimi sankcjami, czyli chociażby z modemami 5G. No i sobie teraz wypuścili taki model Hainowa 9Z. Śmiesznie wygląda, bo z tyłu ma taką jakby kuchenkę na aparat, ale wyłożoną centralnie i symetryczną, co jest przyjemne dla oka.
Na renderach to jest brzydkie, jak nie wiem. Nie, no ten tył wygląda nawet fajnie, przód wygląda gorzej, bo jest lornetkowy otworek, natomiast ja się nie doszukałem, co to za drugi aparat w tym otworku w ekranie jest. Podejrzewam, że to jest Time of Flight do portretu. Time of Flight, na pewno. Ryja, nie? Tak, przy skanowaniu twarzy no nie to mogłem się tam. Ja przypomnę wam tylko, że jak są z przodu dwa aparaty, to jest OK. Jak jest jeden aparat, to jest nie OK, jeżeli chodzi o rozpoznawanie twarzy, bo dwa aparaty pod jakimś kątem są w stanie wam topografię tak. twarzy zrobić. Jeden aparat jest w stanie wam zrobić tylko na płask po prostu. No tak, ale też niekoniecznie, bo są przykłady telefonów, które mają z przodu szerokokątny i podstawowy obiektyw, a nie mają rozpoznawania twarzy w 3D, więc nie jest to zasada taka stuprocentowa. Ale są spore szanse, że skanowanie w 3D jest. A wracając do tej nowej, to tak... Czekaj, bo zamieszałeś mi. Ale o czym ty mówisz teraz? Ty mówisz o dwóch aparatach z przodu. Tak, mówię, że kiedy są dwa aparaty z przodu, to wtedy są w stanie rzeczywiście zabezpieczać rozpoznawanie twarzy. Ale nie zawsze. Chodzi mi o to, żeby... Nie zasugerowali tym, że jak są dwa aparaty, to zawsze jest skanowanie gęby. Ja mówię, że tak jest w przypadku Huawei'a, dlatego że w przypadku innych marek to ja akurat nie znam, w przypadku Huawei'a. Tak, różnie bywa, ale tak, więc prawdopodobnie w przypadku tej Hainowy 9Z tak właśnie jest. A poza tym, no to telefon taki, żebym w miarę przeciętny. Ekran Full HD 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz, czyli spoczko. Ten jeden aparat do selfie, ten, który robi zdjęcia, to ma 16 megapikseli. A z tyłu w tej kwadratowej ramce tak naprawdę są trzy aparaty plus dioda, czyli razem daje cztery dziurki. Tak jak powiedziałem, symetrycznie i akurat mnie się to bardziej podoba niż jakiś aparat w prostokątnej ramce wilgachnej w rogu. No ale to kwestia gustu oczywiście. 64 plus 8 plus 2. Tak, czyli typowy dla średniaka układ, dodatkowy obiektyw szerokokątny i dwójeczka akurat tutaj do makro. Czasem bywa, że do rozmywania tu, ale tu jest, zdaje się, makro. Przynajmniej tak przetłumaczyło mi skrzaczków chińskich. Mnie się podoba to ładowanie, to dosyć fajne, bo to jest ładowanie 66 watów i tak, to rzeczywiście jest dosyć... Niestety dzięki temu, przez to, że jest szybkie ładowanie, no niestety musiała być zmniejszona. 4300, nie jakoś źle, ale... No, bywa więcej. Z ciekawostek, Android 11. No nie wiem, czemu nie 12, ale okej, może tam coś im nie pykło. Snapdragon 690 tam siedzi w środku, 8 giga RAM-u, czyli tak akurat. 128, 256 do wyboru pamięci flash, czyli taki typowy średniaczkowy standard. Nie ma NFC, ale to jest telefon na Chiny, więc być nie musi. I wszyscy wiedzą, ale ja jeszcze przypomnę, bo Adam też wspominał, ma obsługę 5G oczywiście na Chin. Tak. Cena przeliczając na nasze to jest tam 1215 zł mniej więcej. Nawet o, widzę, że teraz nie dopisałem, teraz dopisałem w tekście. Przepraszam tych, co czytali już wcześniej, dopisałem w złotówkach, bo nie zdążyłem przeliczyć. Nordy nowe, słuchaj, się pojawiły. O, mordę, nowe Nordy. Takie są nowe, że normalnie aż nie wiem. No, ale pomyślmy się, że są nowe i są w kraju egzotycznym, ponieważ wyszły w Indiach. Ja wiem, czy Indie to egzotyka, no już chociaż... Dla mnie to jest egzotyka, ja mówię codziennie jakaś premiera smartfonu jest w Indiach, który później do nas trafia, więc dla mnie to już przestało być kraj egzotyczny. Indie są krajem egzotycznym, podobnie jak Chiny są nadal krajem egzotycznym. Tak, no, podśmiechujki tutaj robię, natomiast kolejne podśmiechujki po prostu... No, w kierunku OnePlusa, który zaczyna robić to, co kilku innych producentów, klonowanie modeli w najlepsze po prostu. Nawet czasem im się nie chciało obudowy zmienić i tak właśnie zrobili w przypadku OnePlusa 10R, który to tak naprawdę jest globalnym odpowiednikiem OnePlusa Ace, o którym już kiedyś mówiliśmy. Fajne, ten telefon ma ładowanie, bo 150-watowe, ma procesor Dimensity 800 Max, który podobno jest specjalny. Wiesz co, tutaj jedna uwaga. No. Ładowanie 150-watowe według producenta w wersji na Indie ma miejsce tylko i wyłącznie w wersji Sierra Black, czyli w tej czarnej, i w konfiguracji pamięci 12 plus 256 giga. Masz rację, do tego byśmy zaraz doszli, ale... We wszystkich innych wersjach jest ładowanie 80-watowe. Okay.
Tak, zgoda. Mamy trzy wersje w ogóle tego telefonu, jeżeli chodzi o pamięć. I tak, mamy albo szybkie ładowanie i baterię 4500, albo baterię 5000, ale z 80-watowym ładowaniem, które także jest zacne. Do tego ekran AMOLEDowy 6,7 cala Full HD ze 120-hercowym odświeżaniem, 16 do selfie, z tyłu mocno, chociaż no niekoniecznie też bardzo typowo, ale nieźle, bo 50, ale z optyczną stabilizacją, 8 szeroka i 2 do makro, czyli taki standard typu średniak plus i trzy wersje pamięci. Ładowanie 80-watowe, 8128, nieco ponad 2200, prawie 2300 można powiedzieć w zaokrągleniu, 12256, 80-watowe ładowanie, większa bateria, 2510, i wersja topowa 12256 z mniejszą baterią, przypominam 4500, ale ze 150-watowym ładowaniem, 2570. Tak wyglądają ceny tego modelu. I tak jak powiedziałem, jest spora szansa, że pojawi się też w szerszej dystrybucji europejskiej, bo był jakby no, nieoficjalnie przedstawiony jako globalny wariant Ace'a. A tak naprawdę no, zaczęliśmy, Jacek zaczął mówić o Nordach. No jest jeszcze jeden Nord. Jest jeden Nord, który też jest tak naprawdę klonem, ale zdaje się, że już nie OnePlusa, tylko w Oppo. Ale pomijmy to milczeniem. Nord CE2 Lite z baterijką 5000 mAh, Snapdragonem 695. Też ma szybkie ładowanie. Też 33. Tylko to są 33 W. Szybkie, mniej szybkie. IPS-owy wyświetlacz 6,6, Full HD pracujący przy 120 Hz. Pamięć 128 plus 6 RAM-u albo plus 8 RAM-u. A, oczywiście są plusy. Ja wiedziałem, że tak się stanie. Ja wiedziałem, że tak będzie. OnePlus co prawda o tym na razie nie pisze, ale Oppo już się zdarza. To jest tak, słuchajcie, że ta pamięć dodatkowa, ten RAM dysk robiony ze zwykłej pamięci flash jest już doliczany do RAM-u bardzo często w niektórych specyfikacjach. W tym tygodniu po raz pierwszy zetknąłem się z tym, że zamiast podawać normalny RAM, podaje się RAM, to mówię nie w przypadku OnePlusa, podaje się RAM właśnie plus ten dodatkowy RAM dysk w pamięci flash. Jest no, to dosyć niesamowite. Żeby było więcej, panie, więcej. Pamięci. Ja wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem. Pamięci DDR4X UFS 2.1, aparat z tyłu 64 plus 2 plus 2 i tu mam zagwozdkę, bo przeczytałem, że to jest aparat do makro, ale biorąc chociaż nie. Dobra, moja teoria poszła w tej chwili w diabeł. Ale że który do makro? Że 2 do makro to jest ten mikroskopowy, jaki widzieliśmy w Oppo, chociażby w Reno 7. Ale nie, bo dioda LED jest obok, a akurat ten mikroskopowy w przypadku Oppo można, ale też oczywiście pewnie będą wyjątki od tej reguły, ale można poznać po tym, że ma lampę doświetlającą otaczającą obiektyw, czyli w takim pierścieniu wokół obiektywu, bo zdjęcia mikroskopowe robimy niemalże przytykając telefon do fotografowanego obiektu, zatem ta lampka jest, że tak powiem, niezbędna. To rozwiązanie też w którymś tam Realme chyba, nie pamiętam w którym. Za dużo tych telefonów, żebym pamiętał, niestety przykro mi bardzo, ale w Realme też to znajdziecie. Natomiast tu chyba jest po prostu zwykła 2 do makro, czyli słabizna. Tak się zdaje. A, i ceny. Ceny 628 oraz 828 do wyboru i 1170 albo 2285, czyli, ale znowu pamiętajcie o dołożeniu VAT-u, bo tym razem ceny są z indyjskich rupii. No i co, skoro jesteśmy przy OnePlusie, to może ruszmy w stronę Oppo, K10 5G i K10 no. Pro 5G. Tak jest. Dwa telefoniki, o których w zasadzie już chyba wspominaliśmy. Ja nie wiem, czy mówiliśmy dokładnie, natomiast wspomnimy, bo teraz już są oficjalne specyfikacje. Tak, w związku z tym. Dimensity 8000 Max jest w przypadku K10 i Snapdragon 8.8 w przypadku K10 Pro, ale może zajmijmy się wersją podstawową. Jak wspomniałem, 8000 Max Mediatek LTPS-owy wyświetlaczyk, ale TFT niestety, a nie OLED-owy 6,59, Full HD pracujący przy 120 Hz. Pamięci 128 albo 256 flesza, 8 albo 12 giga pamięci RAM.
i aparaty fotograficzne z tyłu 84 plus 8, przepraszam, 64 plus 8 do zdjęć szerokokątnych i plus 2 makro, 16 megapikseli z przodu. Jak spojrzycie na te specyfikacje, to jest bardzo podobne do tego OnePlusa, o którym przed momentem mówiliśmy, ale to nie jest ten smartfon. No nie, 5000 mAh bateryjka i 67 watów ładowanie. Panda Glass z przodu można jeszcze wspomnieć, to jest jedno z tych szkieł, o których nie wspominamy, dlatego że te certyfikacje Panda Glass są dziwne. Tak. I to w zasadzie tyle, jeżeli chyba chodzi o wersję podstawową, natomiast w wersji Pro jest Snapdragon 888, to już też wspomniałem, też bateryjka identyczna, 5000 mAh, ładowanie tym razem 80-watowe w przypadku baterii, pamięć 128, 256, 8, 12, podobnie jak w wersji podstawowej, brak obsługi kart pamięci i aparaty fotograficzne z tyłu 50 tym razem, plus 8 szerokokątna, plus 2 i z przodu również 16. Jest optyczna stabilizacja obrazu, to warto wspomnieć, bo to fajne. A wspomniałeś, AMOLED-owy ekran jest już? Nie wspomniałem. Jest rzeczywiście ekran AMOLED-owy, tym razem 6,62, Full HD pracujący przy 120 i Corning Gorilla Glass 5 jest jako ochrona. No i warto zwrócić uwagę, że stylowa tych telefonów jest dosyć sympatyczna, bo ramka aparatu co prawda jest ogromniasta, ale za to tak fajnie wyłania się płynnie z tylnego panelu, który z kolei jest matowy, do wyboru wersja powiedzmy czarno-szara i taka niebieskawa. One się trochę różnią odcieniem pomiędzy podstawką a Pro, ale z grubsza przyjmijmy, że facet po prostu powie, że szarawy i niebieskawy. Jeszcze jeden smartfonik. A nie, Oppo nam się skończyło. No, to szybciutko tylko kronikarsko wspomnę, że na nasz rynek wjechał Oppo Reno 7 wersji 4G. Jest jakaś tam promocja, a to już wam powiem, żeby nie było. 1600 zł i słuchawki oraz roczna ochrona ekranu. Tyle. Jest. I też skoro nadal jesteśmy przy BBK, to jeszcze Vivo. Vivo IQOO Z6 Pro też już jest oficjalnie. Jest oficjalnie ze Snapdragonem 778. Ja lubię ten procesor, nie wiem jak wy. Z AMOLED-owym wyświetlaczem 644 w Full HD pracującym przy 90 Hz. Z pamięciami 128 albo 256 i 6,8 albo 12 RAM. Bez obsługi kart. Aparaty fotograficzne to 64 plus 8 plus 2 z tyłu i 16 megapikseli z przodu. Ładowanie 66-watowe. Tak. Szybko ceny, żeby już was nie zanudzać, tak samo jak w przypadku tamtych Oppo, sobie poszczegóły kliknijcie, ja tylko powiem, że od 1000 niecałych 400 po niecałe 1700, przeliczając z rupii, ten telefon kosztuje, są trzy warianty pamięciowe, a w przypadku Oppo, o których chwilę temu mówiliśmy, to tych wariantów jest tyle, że szkoda was zanudzać. No i jeszcze Vivo, co prawda mówiliśmy, ale też są oficjalnie X80 i X80 Pro w dwóch wersjach. Jedna z Dimensity 9000, jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, druga ze Snapdragonem 8 generacji pierwszej. Nie wiem, czy my będziemy powtarzali wszystkie te specyfikacje. Nie, słuchajcie, bo naprawdę ktoś jest zainteresowany, niech sobie kliknie. Są to bardzo fajne smartfony, może tylko wspomnę. One są sympatyczne i ze względu na design. Tam są te pomarańczowe tylne obudowy, są w obiektywy Zeissa, także może warto. Jest ładowanie dosyć fajne. Są bateryjki już może nie aż tak fajne, bo poniżej 5000 mAh, ale za to jest szybkie ładowanie. I ono jest, zdaje się, różne w przypadku różnych, co najmniej 80-watowe, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Wiesz co, sprawdzam. Tak, 80-ka, a w Pro nawet jest szybka 50-watowa indukcja. Tak, jeszcze bezprzewodowe jest w Pro. Tak, wersji jest mnóstwo, bo 4 w przypadku podstawki pamięciowe, w przypadku Pro nawet jest ich 5, bo jeszcze się różnią procesorem, by było zabawnie. Są warianty ze Snapem 8 albo z Dimensity 9000. Także fajne wyświetlacze w przypadku Pro to są 10-kilobitowy kolor jest, także jest 10-bitowy, przepraszam, ja się dzisiaj mylę strasznie. Sorry. No i Pro jeszcze ma wodoszczelną obudowę, można dodać. Tak, jest IP68 rzeczywiście, także jest to przesympatyczna rzecz. Smartfony warte uwagi, ja nie wiem, czy one będą u nas dostępne. Szkoda. Znaczy się, powiem tak, znając politykę
polskiego Potomy, pewnie Vivo, przepraszam, Boże. No, no tak. No, sami, sami to sobie zrobili, że ich mylimy. To pewnie dostaniemy podstawkę, ale z nazwą Pro albo coś pomiędzy tymi dwoma modelami i też będzie w nazwie Pro, bo tak mniej więcej poprzednio było. O ile trochę szkoda, bo bym wolał dostać prawdziwe Pro, powiem szczerze. Też bym wolał prawdziwe Pro i to w wersji, właśnie też się zastanawiam, czy nawet nie lepiej by było z tym Dimensity. Dobra, mniejsza o to, będzie to wam o tym powiemy, na razie się na to nie zanosi, a kurczę, mamy jeszcze Vivo, jeszcze jest Vivo S15e. Myśmy już chyba o nim wspominali tydzień temu, bo był zapowiadany, no to już jest oficjalnie, znamy ceny. Specyfikacja się w zasadzie nie zmieniła. Nie. Macie podlinkowane, jak was interesuje, pojawił się w Chinach, są ceny od 1300, tam po 1700 niecałe, sobie możecie zobaczyć. No i jest jeszcze jedno Vivo, słuchaj, jest Vivo T1X, które też wyszło gdzieś w krajach egzotycznych, na razie bardzo możliwe, że się u nas pojawi pod inną nazwą. Ze Snapdragonem 680, wyświetlaczem 6,58 Full HD, ale przy 60 Hz pracującym, pamięcią 64 albo 128, 4 albo 8 RAM-u, bez szóstki, tak z dziwnym przeskokiem. Inna wersja będzie miała szóstkę prawdopodobnie. Z obsługą kart pamięci z 50-megapikselowym głównym aparatem z tyłu plus dwie dwójki i ósemką z przodu. Ładowaniem 18 W, to jest smartfonik budżetowy. Natomiast ja muszę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, którą Vivo zrobiło ze smartfonikiem T1 5G. W tej chwili są trzy dostępne wersje, osobna na Indie, osobna na Indonezję, osobna na Malezję. Są różne smartfony, ale nazywają się tak samo. Wszyscy wiedzą, o co chodzi po prostu. Tak, także nawet, słuchajcie, nawet chyba nie będziemy podawać specyfikacji, bo nie wiemy, którą wam podać. Mówię, zwróćcie uwagę, że gdybyście gdzieś się zamierzali na Vivo T1 5G, to w zależności od tego, skąd będziecie kupowali, będziecie mogli ustalić różne specyfikacje. Sprawdźcie, który wariant kupujecie, a najlepiej po prostu sobie dajcie spokój, kupcie coś, co jest u nas w dystrybucji. No i ZTE się, słuchajcie, w tym tygodniu wypremierowało, wypuścili rodzinę, nie wiem właściwie, czy to z francuska, czy z angielska czytać, Voyage 30 Pro, lecz 30. A tam jest 30 Pro jeszcze i 30 Pro z plusem. Pro plus, tak jest. Też egzotyka totalna, tak na szybko. Podstawka ma Dimensity 700, ekran LCD-jakowy 6,52 cala w HD plusie, ale 90-hercowy. Piąteczka do selfie, z tyłu 13 plus 2 plus 2. Bateria 4000, ładowanie 10-watowe, czyli słabizna. Ceny 930 albo 1060 zł, przy czym ta wersja słabsza jest 428, a druga jest 628. Nie ma o czym mówić chyba. Chyba nie ma o czym mówić. Pro już jest ciekawszy, bo już ma Full HD przynajmniej ekran, ale ciągle 90-hercowy i trochę większy, bo 6,67 cala. Lepszy aparat do selfie, ósemeczka, lepsza bateria właśnie, to chciałem powiedzieć i to warto podkreślić. 6000 mAh, chociaż ładowanie trochę mało adekwatne, bo 22,5 W. Mogłoby być lepiej. Aparat taki sobie, bo 48 plus 2 plus 2, wiadomo do czego. Dimensity 810 ma. Gdyby ktoś się zamierzał na tego smartfona, to tutaj też uczulam, żeby zwrócić uwagę na wersję, dlatego że są dwie wersje, które nie różnią się niemal zupełnie specyfikacją, gdyby nie to, że jedna ma NFC, a druga NFC nie ma. Jak spojrzycie na kartę, to ja NFC nie zaznaczyłem. Jest dopisek, jest uwaga o tym, że w zależności od wersji NFC jest albo nie. Z tego, co wiem, jest różnica między wersją operatorską a wolnorynkową. Nie jestem pewien, bo mój chiński nie jest aż tak świetny, żeby to odróżnić, a producent nie podaje po prostu, jaka wersja ma NFC, a która wersja NFC nie ma. Znaczy, wiesz co, tłumacz mi podpowiedział, że ta wersja z NFC nazywa się Travel Edition albo Traveler Edition. W przybliżeniu może coś wam powiem, podejrzewam. Chyba, że tłumacz po raz kolejny Wojacz przetłumaczył na przykład jako Traveler i wtedy... Nie, spokojnie. Wojacz to jedno, a bo było coś tam, 30 Pro, coś tam, więc ja przetłumaczyłem to coś tam po nazwie. Spoko. NFC bez problemu już znajdziecie w topowym modelu, czyli w 30 Pro Plus.
Znowu mamy Mediateka 810, ale już OLEDowy ekran. Znowu 90 Hz, znowu Full HD, ale OLEDowy. 16 do selfie, z tyłu z kolei 64 plus 8 szeroki plus dwójeczka do makro, czyli aparat troszeczkę poprawiono. Z kolei baterię skurczono do 5100, całkiem przyzwoitych nadal. I dali 66-watowe ładowanie, znowu całkiem przyzwoicie. I ceny 8256 za jakieś 1460 zł. Jest póki co tylko jeden wariant tego telefonu. Jedna z wersji ma śliczną brokatową obudowę od błękitu do różyku. Tak, właśnie też ten Pro Plus. To żeby się... Jak ktoś lubi glamurowe te smartfoniki, to tutaj może się tym ewentualnie zainteresować. Różnią się, nie wiem dlaczego, bo niby jedna rodzina, każdy wygląda inaczej, bo podstawka ma kroplonocz, pozostałe mają dziurki. Oprawki aparatów też w każdym modelu są inne, także tak trochę ta seria bez ładu i składu, chociażby mogli spójną stylizację zrobić. No ale to jest ZTE, tego nie ogarniesz. No i jeszcze jedna premiera Poco F4 GT i to też dziwna premiera, bo tak naprawdę jest to klon Redmi K50 w wersji gaming. Śliczny, żółty, growy. Mówiliśmy o specyfikacji przy okazji Redmi K50, ale wspomnijmy, że jest Android 12. Nie pamiętam, czy w Redmi była już 12, ale chyba też już była 12. Pamiętam. Snapdragon 8 generacji pierwszej, AMOLEDowy wyświetlacz 667, Full HD z Corning Gorilla Glass Victus i 120 Hz odświeżania. Pamięci 128 albo 256 i w przypadku RAMu 8 albo 12, co dla growego smartfona to jest minimum rzeczywiście. To aparaty foto... Pamięci jeszcze. Słucham? Pamięci szybkie, DDR5 i 3.1. Tak, pamięci szybkie, FS 3.1, tak. Aparaty fotograficzne, jako że producenci wychodzą z założenia, że jak ktoś gra, to zdjęć porządnie nie chce robić, 64 plus 8 plus 2, nie to, żeby 64 nie mógł być porządnym aparatem. Nie tragicznie. Nie jest to high-end. Tak. I dwudziestka z kolei jest z przodu. Patrzę, czy jest ładowanie. Tak, ładowanie jest. Ładowarka 120-watowe przy baterii 4700. Tak, ładowarka w zestawie. Ja byłem na premierze, także macie jeszcze filmik taki króciutki z tego telefonu podlinkowany, sobie możecie zobaczyć, jak wygląda na żywo. Oczywiście wokół aparatu obowiązkowe w gamingowym telefonie podświetlenie LED. Są dodatkowe triggery do grania, je się chowa takimi suwaczkami. Można je schować w obrys obudowy albo wysunąć. Ot taki bajer do zabawy, wszyscy się tym strasznie bawili na premierze. Aparat do selfie w dziurce w ekranie, głośniki. Są niby cztery, czyli jest woofer i tweeter po każdej stronie. Co fajne, to, że one są położone symetrycznie, tak żebyśmy trzymając telefon podczas grania paluchami ich nie zasłaniali, ale żeby to jakoś super grało, no to okej, no są na pewno lepsze niż jeden głośniczek, ale no nie wiem, no ja trochę posłuchałem, puściłem sobie muzyczkę, to tak, no grały, no są. Że ja bym w życiu nie powiedział, że tam są cztery głośniki, ja bym powiedział, że są dwa i no, musieli jakiś bajer zrobić i nam o tym powiedzieć, nie? Z fajnych rzeczy to lampka doświetlająca przy aparacie ma kształt pioruna. Chociaż ktoś tu się... Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie akurat, ale nie, spoko. No, dlaczego? Fajnie wygląda, chociaż niektórzy pewnie się to dopatrzą jakiejś niezdrowej symboliki, no ale to już... Znaczy na... ja w kwestii funkcjonalnej akurat nie sądzę, żeby to miało spoko większy wygląda. Sens, powiem szczerze. Spoko wygląda, jest oczywiście super, hiper rozbudowane chłodzenie. Ten ekran, tam też się chwalili, że strasznie dobry jest, bo tam ma i certyfikat HDR10+, i paletę P3, szkło Victus, jasność do 800 nitów. No generalnie mówi, że jest niezły. No jest okej. Okay. No 120-hercowy obraz, dotyk 480 Hz. Tyle, no ceny, słuchajcie, ceny, bo to was na pewno interesuje. Moi drodzy, są wersje u nas 828 i 12256. Kosztują, moi drodzy, 2999 i 3499. Na start do 12 maja są obniżone i to wyraźnie, więc jak chcecie sobie kupić, to się pospieszcie. Do tego tam wymiana ekranu przez pół roku gwarantowana za darmo, jak potłuczecie.
YouTube Premium na 2 miesiące. No takie, ale te ceny to tak trochę, mówię, pospieszcie się, jak chcecie kupić naprawdę ten telefon, bo was przekonał już, to... No mnie przekonuje ten YouTube Premium, tak. Koniecznie muszę go kupić przez ten YouTube Premium po prostu. 2649 i 349 do 12 maja te wersje będą kosztować. Niższe ceny są ok, YouTube Premium nie jest ok. Nie. Znaczy się nie jest ok. Jak dostajesz, to brać, a jakbyś musiał płacić, no to faktycznie. Pokazali tak, ktoś im tak płaci, kurka blaszka. No, pokazali jeszcze zegarek, Poco Watch. Pierwszy zegarek Poco z AMOLEDowym ekranem, kwadratowa tarczka. Jak ktoś widział mniej więcej zegarek Mi Watch Lite, no to będzie podobny z wyglądu. Tak, będzie podobny. Większość tak, artykułów w sieci, która się pojawiła właśnie bazując na nazwie producenta, zaczynała się od po co ten zegarek, skoro jest Xiaomi zegarek. No chociażby po to, że ma ekran AMOLEDowy, czyli już jest lepiej. Spoko. W przypadku zegarka AMOLED, wierzcie mi, to, że tak powiem, must have moim zdaniem, bo zwykły wyświetlacz na słońcu to powodzenia w sprawdzaniu godziny. Tam no, oczywiście standardowe funkcje tam typu tam mierzenie snu, mierzenie pulsu, wiadomo, natlenienia, tam 5 atmosfer, szczelność, cóż tam jeszcze, bateria na 2 tygodnie, a no tak to zegarek, no nie za drogi, 80 euro na zachodzie, u nas jeszcze nie wiadomo ile, ale to sobie możecie przeliczyć. Jeszcze pokazali słuchawki Genshin Impact Edition z komunikatami głosowymi. O matko bosko, kochano, ja nad tym spuszczam zasłonę milczenia. A właśnie, ja się zastanawiałem, bo pamiętałem, że w tym tygodniu było coś z Genshin Impact. Genshin Impact, bo możecie nie wiedzieć, to jest taka gierka fajna sieciowa. Chińczycy zrobili tym furorę niesamowitą, zresztą słusznie, dlatego że gra jest całkiem fajna i jest przepięknie, prześlicznie rysowana. To jest darmowe MMO, za które normalnie na Zachodzie braliby ciężką kasę prawdopodobnie. Dobre, fajne jest. Tak, ale zrobili słuchawki... coś dobrego. Genshin Impact, fajne słuchawki takie sobie. No słuchawki, śmialiśmy się z kolegami na premierze, że postać tam klicz, jak tam ona ma, wygłasza komunikaty w słuchawkach. Puszczono nam te komunikaty i one zabrzmiały tak, że jak faktycznie ta dziewczynka wrzaśnie, że pairing successful czy coś tam, to będę już tak głuchy, że nie przestanę zwracać uwagę, jak grają na te słuchawki, więc może to jest celowy zabieg. Po prostu później już będzie nam wszystko jedno, jak te słuchawki grają. Nie, no śmiech, po prostu trochę się obśmiali z tych słuchaweczek. No ale okay, nie znacie się na pewno, nie jesteście tymi miłośnikami ani na wiązku. Tak, no, no najwyraźniej tak. A skoro już jesteśmy przy Poco, to jeszcze jedno Poco wyskoczyło, tym razem w Indiach. Nazywa się to M4 5G, nie mylić z M4 Pro 5G, bo taki model też mamy. To jest tak z grubsza, ujmując, znany już skądinąd Redmi Note 11e, tylko że w fajniejszej obudowie, przynajmniej moim zdaniem, bo ta obudowa jest jakaś, nie jest nijaka, mamy wielką wyspę aparatu z wielgachnym logo, przez całą szerokość obudowy, dwa fajne kolory, prócz czarnego, bo jest jeszcze niebieski i żółty. Aparat sam w sobie to jest marny. No nie, no przecież bez 50 główny i 2 do rozmywania tła z przodu, 8, czyli tak lepiej niż w pierwowzorze, ale nadal szału nie ma. Obudowa ze szczelnością IP53, czyli można go tam troszeczkę ochlapać w razie czego. 6,58 cala, ekranik LCD-owy Full HD Plus z odświeżeniem 90-hercowym, w środku Dimensity 700. Pamięci takie sobie DDR4X i UFS 2.1, czyli nie te najszybsze. Bateria 5000, fajnie, ale z 18-watowym mniej fajnie. Na szczęście producent dodaje przynajmniej w Indiach ładowarkę 22,5 wata, czyli taką trochę znatką. I w zasadzie tyle. Na razie ceny z Indii. O pamięciach mówiłeś? No nie, właśnie chcę powiedzieć, bo są dwie wersje. 4,64, którą zdecydowanie odradzam za przeliczając jakieś 750 zł, czyli u nas pewnie by było 999. I 628, na razie w Indiach 869, dorzućcie sobie VAT, wyjdzie wam nasza cena. Nie wiem, czy ten telefon do nas trafi. Mnie się podoba z wyglądu, bo specyfikacja to taka sobie i te ceny, no też takie sobie. No ale cała branża, jak się spotykamy ostatnio coraz częściej na konferencjach, przyznaję zgodnie, że tanio już było.
i te smartfony po prostu będą coraz droższe. I jak już mówimy o polskich cenach, to znowu kronikarsko wspomnę, że pojawiło się u nas jeszcze, pojawiły się trzy nowości Realme. Realme 9, Realme 9 5G. One wyglądają identycznie, więc uważajcie, który kupujecie, bo można się pomylić. I Realme Pad Mini, tablecik kompaktowy od Realme. Na szybko zwrócę Waszą uwagę przede wszystkim na to, żebyście patrzyli, który telefon kupujecie, czy 9 5G, czy Realme 9. Ja bym kupił Realme 9, bo tak naprawdę on jest fajniejszy, bo ma AMOLED-a w odróżnieniu od tamtego, od wersji 5G. Ma i lepszy aparat, w zasadzie wszystko ma prawie lepsze, poza tym, że nie obsługuje 5G, no bo ma inny procesor. No tutaj też w ogóle śmieszne, bo występował już Realme 9 w Indiach bodajże. No i na polskiej stronie Realme przez jakiś czas były bardzo fajnie sprzeczne komunikaty, bo obrazki były od innej wersji, a opis był od innej. Na przykład na obrazku był inny aparat, a w opisie 108 mega. Był inny procesor, a w opisie jeszcze inny. No w każdym razie namieszaj to. Tutaj nasz kolega branżowy bardzo, bardzo fajnie wyłapał te błędy. No pośmialiśmy się troszeczkę. Kolegę by serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Mnie się nawet nie chciało zajrzeć na stronę Realme, bo mnie zdrażni tym, że te telefony są na jedno kopyto. Ceny szybciutko. Dziewiątka 4G, czyli ten ciekawszy. 1299 za 628, 828 za 1399. A teraz uwaga, 5G jest tańszy. 464 bez komentarza, 1199 i Realme 9 5G 428, 1299. Rzadki przypadek, kiedy telefon 5G jest tańszy od telefonu 4G i równie rzadki przypadek, kiedy telefon 4G poza obsługą sieci ma dużo ciekawszą specyfikację. Tyle króciutko o Realme Pad Mini, bo o nim też już mówiliśmy. Kompaktowy, ładny tablet z metalową, solidną obudową. Naprawdę z wyglądu mi się podoba. Trochę mniej mi się podoba Unisoc T616 w środku i 4 giga RAM-u i 64 giga pamięci wewnętrznej, którą na szczęście można powiększyć kartą. Może w tablecie to wystarczy, ale szału nie robi. 8,7 cala ekran, 1340x800 pikseli, bateria 6400, 18-watowe ładowanie, aparaty 5,8, ktoś fotografuje tabletem? Chyba nie. Ceny 900 zł bez złotówki za wersję LTE, za wersję Wi-Fi i tysiaczek za model z modemem LTE, który w tym momencie chyba jest lepszym wyborem, bo zawsze sobie możecie jakąś kartę wrzucić i mieć pełnofunkcjonalny sprzęt z łącznością komórkową. Tyle. No tak, ale to wszystko już było, myślę, w zasadzie o tych, o wszystkich tych modelach no, już mówiłem. Tak, no niekoniecznie, bo tak jak mówię, ten Realme 9 5G to on był, ale w innej kompletnie specyfikacji, chociaż nazwa jest niezmieniona. Także uczulam, jakbyście kupowali Realme 9 5G spoza polskiej dystrybucji, patrzcie, co kupujecie. Coś tam jeszcze zostało. 5G. Nie, kupujcie Realme 9 bez 5G, według mnie jest droższy, ale fajniejszy. No i tyle. A oba wyglądają jednakowo, więc tym bardziej można je pomylić. I w razie czego zawsze możecie znajomym mówić, że macie ten z 5G, jakby wam, że tak powiem, was skrytykowali, że kupiliście przestarzały telefon 4G. Tak, mnie to, powiem szczerze, nic nie mówi. Mówiłoby mi coś, gdybym miał symbol tego smartfona. No zaraz się mamy w katalogu dwie dziewiątki i jedna to jest RMX 3521, a druga jest 3388. Spokojnie, będzie trzecia. I też by było dobrze, gdyby producenci komunikowali, tym bardziej, że jakby sami widzicie, że producenci sami się mylą. Tak. Sami na własnych stronach piszą kocopoły. Jedna z tych wersji jest indyjska, a ta wersja jest... Tak, nie, to ja tu zaraz do kolegi napiszę z Realme, żeby mi przysłał dokładne symbole i ci je przekażę, ale nadal bym poczekał z uzupełnianiem specyfikacji, bo tak jak zauważyłeś, na stronie jest namotane jeszcze. No tak. Dzisiaj rano nie sprawdzałem, ale tak sami widzicie po prostu, że producenci sami się motają w specyfikacjach ze względu na ilość wersji, które się nazywają identycznie, są to zupełnie różne smartfony w zależności od rynku. Ja bym powiedział brzydko, może się któryś producent obrazi, takie klonowanie modeli, trzymanie się tej samej nazwy z uporem maniaka dla mnie jest chore, bo po prostu nam się te modele mylą jest i chore. Klientom mylą się tak samo. Nie chcę tu sugerować, że to jest celowe działanie, żeby klientom się myliły,
Ale nie, no to jest, ależ to jest celowe działanie. To jest celowe działanie, dlatego że te smartfony potrafią mieć granicznie różną dokładnie, specyfikację. No. I każdy, kto się interesuje chociaż trochę, a zna specyfikację na przykład tego, który pierwszy miał premierę, jak pojawi się w jego kraju, kupi i się okaże nagle, że są specyfikacje. Albo nawet będąc na wakacjach, kupicie przypadkiem, bo chcieliście mieć Realme 9 i będąc zwiedzając Indie, znaliście Realme 9 i zadowoleni kupiliście, ale zupełnie inny telefon. Producenci albo powinni rzeczywiście rozróżniać w nazwie komercyjnej, podając rzeczywiście albo jakieś symbole, albo jakieś dodatkowe słowa, albo nie wiem, cokolwiek, cyferki, literki, jest naprawdę z czego wybierać. Albo po prostu rzeczywiście w każdej specyfikacji na swojej stronie, we swoich dokumentacjach podawać numerki, nazwy literowo-cyfrowe, które rzeczywiście odróżniają od siebie smartfony w jakiś sposób. Jak daleko, Jacku, masz do kościoła? Bo w sprawie cudów to... Nie, ja tyle lat już pracuję w tej branży, że sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że ja mówię chińszczyzną w tej chwili. Jak słuchają nas jacyś PR-owcy, to oni nie rozumieją tego, co nie, ja mówię. No tak, od czasu do czasu trafia się PR, który rzeczywiście... Tak. Ojej, pewnie, jest sens, żeby podawać pełną informację. Tak, tylko, że to jest polski PR. Rzadko. Została nam jeszcze Motorola Edge30. Tak, została Motorola 30, tym razem w nazwie nie ma żadnych sprzeczności. Taki flagowy, nie flagowiec. 778G z plusem, OLEDowy wyświetlacz 6,5 cala Full HD i przedziwne zupełnie przy 144 Hz odświeżania pracujący. Tak, to trochę zaskoczka. Pamięci 128 albo 256, jeden tier tylko RAMu 8 giga. Bateryjka 4020 mAh i naprawdę nie osładza tego nawet ładowanie 33-watowe. Naprawdę nie osładza. No. Motorola nas rozpieściła, bo oni już dawno byli chyba jednym z pierwszych producentów, który tak gremialnie zaczął stosować baterie 5000 mAh. I w zasadzie no teraz jak Motorola ma mniej, to takie no niestety mam mniej. No niestety. Aparaty fotograficzne, bo o nich nie wspominałem, są 250. Jedna jest zwykła, ta standardowa szerokokątna, druga ultra szerokokątna. Jak ją zwał, tak ją zwał. Ultra ma 114 w pole widzenia, także. Tak, a główna jeszcze stabilizację, łoptyczną ma. Do tego jest jeszcze dwójka do rozmywania tła i 32 megapiksele z przodu. Tak. Jeżeli chodzi o specyfikację, to jest fajny, byłby to fajny smartfon, gdyby nie ta bateria. No tak, o, jeszcze ma głośniczkę stereo z Atmosem, ma ochronę przed wilgocią IP52, trzy kolory do wyboru i teraz... Trzy kolory niebieski, bo niebieski też jest... No. Jest taki dziwny różyk, który się nazywa zupełnie inaczej, on się nazywa coś z księżycem, jest full moon white, silver. Supermoon silver to się nazywa. Supermoon silver, a jest taki różowawy, perłowo-różowy. No tak, no ale generalnie są wersje z pamięcią 128 albo 256 giga. Zgadnijcie, która będzie dostępna w Polsce. Jak znacie podejście polskiego działu Motorola, to już wiecie, że wersja ta słabsza, 128 giga za 2200 jest dostępna. Nie znasz się, Motorola ma na pewno bardzo poważne ładowania, które wskazują, że Polacy nie potrzebują tego tam. Tak, a to nie będzie flesza. Przedstawiciel którego producenta nam kiedyś zmawiał, że Europejczycy nie potrzebują dużo RAM. Takim wyszło z matki. A tam Europejczycy, Polacy nie potrzebują. Polacy to w ogóle nie potrzebują, kurde, telefonów, cieszmy się, że w ogóle coś... Polacy nie potrzebują dużych baterii, piorących proszków, lepszych telefonów, droższych. Nie, Polacy nie potrzebują. Nie, właśnie potrzebują droższych. My chcemy więcej płacić za to, co gorsze. Przecież nie wiesz? Płynów do zmywania, które nie zmywają naczyń i dezodorantów, które powodują uczulenia pod pachami. Tak. Niczego nie potrzeba. To jest taki śmietnik Europy, gdzie się pakuje po prostu wszystko. Ja nie wiem, kurde, gdzie są jakieś organizacje certyfikujące, które dbają o to równouprawnienie po prostu międzynarodowe. Jakie równouprawnienie? Gówno uprawnienie, tyle powiem. Dobre w tym tygodniu jest to, że wiadomo, że Musk
kupił już prawdopodobnie Twittera, chyba że księżyc się rozpęknie po drodze, to może jeszcze ta transakcja nie dojdzie do skutku. No, to są jaja. A ostatnio napisał na Twitterze... Wszyscy ci kurczę nowomodni biadolą, że ojej, i co teraz będzie? Pomrzemy wszyscy. No jak to, co będzie? Teraz będzie wolność słowa. Bo przecież wcześniej nie było, ale najlepsze jest to, że teraz wczoraj... Wcześniej nie było ze względu na to, że się usuwało z Twittera choćby prezydenta Stanów Zjednoczonych, co jest niewki dmuchał. No natomiast w tej chwili ci, którzy uważają, że będzie wolność słowa, może będzie przez jakieś pół roku, rok. Słuchałem ostatnio Zuckerberga. Zuckerberga słuchałem sprzed, nie wiem, 20 lat, który mówił, że wszystkie nasze dane na Facebooku są bezpieczne. Nie będzie nigdy tych danych sprzedawał. Wywiad taki, nie gdzieś w 3D robione podpucha, że to twarz Zuckerberga mówiąca zupełnie inne rzeczy niż mówi. Nie. Poważny wywiad w Stanach Zjednoczonych z młodym jaszczurem, który właśnie tłumaczył, że nie. Nasi użytkownicy sami tam oznaczają i jeżeli oznaczą, że nie chcą, to nikomu tych danych nie sprzedamy. Aha. No, ale wracając do Maska, to jeszcze z zabawnych rzeczy, wczoraj napisał na Twitterze, że a teraz to sobie może kupi Coca-Colę i zacznie dodawać ten, Boże, co on tam kiedyś w składzie było, amfetamina, nie, morfina, nie, no w każdym razie Coke zacznie dodawać do Coca-Coli, bo kiedyś tam w składzie pradawnym był. Od momentu, kiedy wiadomo, że Musk kupił Twittera, pojawiają się memy ze wszystkim, że kupi McDonalda naprawi wszystkie maszyny do lodów, że kupi Facebooka i go zamknie i wszystkie inne możliwe rzeczy, które może Musk kupić, a później z nimi zrobić coś fajnego. Teraz ja bym uważał na wszystko, co Elon pisze na Twitterze, ponieważ wyciągnięto jego tweet sprzed 5 bodajże lat, czy 6, gdzie napisał, lubię Twittera, może go sobie kupię. Minął 5 lat, cyk! Także wiecie, jak on pisze, że kupi se może Coca-Colę, to ja bym to tak nie do końca wyśmiewał. Bo kurde, diabli wiedzą, co on odwali. Natomiast Elon Musk na razie jeszcze nie kupił ani Samsunga, ani Pokemonów. W związku z tym Samsung w Korei mógł wypuścić specjalną edycję Galaxy Z Flip 3 z Pokemonami. Co z tych Pokemonów tam jest? A tam takie różne fajne przywieszki, są naklejki, na palec, są takie że można pół jaja jest takie ten i jeszcze takie torebki na szyję, gdzie można sobie telefonik nosić. Zapraszam Was na kartę w Pokemon Edition i możecie sobie tam obejrzeć, bo wszystkie rendery, które Samsung zaoferował w Korei z rzeczami. Natomiast ja bym bardzo chciał, żeby bo w ogóle europejskie, wszystkie inne oddziały Samsunga że tak powiem, wytłumaczyły się z faktu, dlaczego tego telefonu nie sprzedają poza Koreą. Bo nawet osobiście nie dalej jak we wtorek rozmawiałem i 3 osoby zadeklarowały, że tylko jakby tylko but już go bierę. Bierę i koniec. Może to dlatego, że to 3 osoby, a zapłacenie za brand pokemonowy na Samsungu trochę kosztuje. Tak. Samsung się poskrobał w głowę i stwierdził, w Polsce 3 osoby? Nie no, dużo, ale nie. Kurde, no, może i masz rację, że tu kwestia licencyjna, no najprawdopodobniej. Tak samo jak z tym Genshinem i z tymi wszystkimi grobymi, bo przecież przypomnijmy, że ten tutaj Poco, czy tam ten, to też w jakiejś tam growej edycji zdaje się był. Także no dobra. Tak, no niemniej Genshin jest jeszcze w tej chwili tańszy troszeczkę, podejrzewam, od Pokemonów, stąd się pojawił. Ja mówię, ja zachęcam, jeżeli ktoś nie ma alergii na japońszczyznę, to jest co prawda chińszczyzna, ale taka zjapońszczona chińszczyzna. Ktoś nie ma alergii, to może przynajmniej zobaczyć, jakie są ładne rysuneczki, bo rzeczywiście są śliczne. To lećcie oglądać, ale póki co to lećcie się przejść gdzieś i miłej majówki Wam życzymy, bo widzę, że za oknem pogoda się robi w miarę. Także co, no ja lecę grilla pakować i tyle. Nie? Mamy nadzieję, że uda Wam się wypocząć przez majówkę. Dzięki, że wpadliście. Dzięki za komentarze wszystkie. Dziękuję naszym wszystkim stałym oglądającym. Pozdrawiam Was serdecznie i ciepło. Tak, do zobaczenia prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Udanej majówki, dobrej kiełbasy i do zobaczenia. Serwus. Cześć.